Napoleon. Marsz na Rosję. Część druga. Berezyna. W 1811 roku Napoleon zdominował Europę. Od Morza Śródziemnego po Niemen. Domagał się od Rosji, aby wsparła go w walce z Anglią. Jednak car Aleksander, nie bacząc na zawarte układy, pozwalał angielskim statkom zawijać do rosyjskich portów. W oczach Napoleona było to działanie wrogie wobec Francji. Bliski doradca cesarza, hrabia Coulaincourt, na próżno starał się wyperswadować mu tę kampanię. Napoleon okazał się głuchy na jego argumenty. W czerwcu 1812 roku Le Grand Armée przekracza Niemen. Zamiarem Napoleona jest przeprowadzenie błyskawicznej kampanii. Unikając bitew, Aleksander wciąga wielką armię w głąb Rosji. Głównodowodzącym wojsk rosyjskich mianuje generała Kutuzowa. Letni skwar daje się we znaki maszerującym na Moskwę Francuzom. Rosjanie ogołocają kraj, stosując taktykę spalonej ziemi. Napoleon odniósł zwycięstwo w bitwie pod Borodino, niedaleko Morzejska, ale nie zdołał unicestwić armii Kutuzowa. La Grande Armée wkracza do opuszczonej przez mieszkańców Moskwy. Gubernator miasta, hrabia Roztopczyn, nie odda zapasów najeźdźcom. Wysyła podpalaczy. Rosjanie nie cofną się przed niczym, byleby zniszczyć wroga. Artyleria na miejscu, kawaleria też. Larry Boisier melduje, że stajnie płoną. Pożar może sięgnąć prochowni, 400 skrzyń prochu. Musimy uciekać z Kremla. Jestem pierwszym od 200 lat władcą, który zdobył tę twierdzę. Nie zamierzam uciekać. To nie odwrót. Trzeba ratować życie waszej wysokości. Pożar rozprzestrzenia się. Żywioł jest nieprzewidywalny, ale Napoleon zamierza pokazać carowi swoją determinację. Dzikusy palą własne miasto. Nie tak się powinno wojować. Pożar zniszczył rozległe obszary miasta. Spłonęło ponad 60% drewnianej zabudowy Moskwy. W ciągu 6 dni podsycane wiatrem płomienie strawiły bibliotekę uniwersytecką, pałace i teatry. Niezliczone drewniane domy, cerkwie, sklepy i magazyny obróciły się w zgliszcza. Hrabia Roztopczyn pisał do żony. Zanim otrzymasz ten list, Moskwa stanie się pokorzeliskiem. Wybacz mi. Roztopczyn niewątpliwie odpowiada za pożar Moskwy. Rozkazał swoim urzędnikom podkładać ogień w wielu miejscach. Zamierzał pozbawić wroga wygodnych kwater i przesłać mu wyraźny sygnał, że walka toczy się na śmierć i życie. Pożar Moskwy był ciężkim ciosem dla Aleksandra I. Car skarżył się później, że ten żywioł strawił moją duszę. Oddawszy Moskwę wrogowi, Aleksander stracił zaufanie poddanych, a sam przestał wierzyć swoim generałom. Szukał pocieszenia u ukochanej siostry, wielkiej księżnej Katarzyny Pawłownej. Aleksander. Pozwoliłeś temu Korsykaninowi panoszyć się w Moskwie? Kutuzow wmówił mi, że to my wygraliśmy pod Borodino. Kłamał. To nie twoja wina, braciszku. Nie posłuchałbym samego Kutuzowa. Zdałem się na opinię Rady Wojennej. Mówią, żeś zhańbił kraj i wydał lud na poniewierkę. Potępiają cię poddani wszystkich stanów. Marny ze mnie władca. Uwierz w siebie. Mam złych doradców, złe sługi, a przeciw sobie
całą Europę. Zamierzasz oddać imperium temu parweniuszowi? Potworowi, któremu omal nie oddałeś mojej ręki? Nie martw się. Nie będzie żadnych rokowań, dopóki choć jeden francuski żołnierz stoi na rosyjskiej ziemi. A gdyby naszej dynastii przyszło oddać władzę, to zapuszczę brodę i pójdę na Syberię jeść ziemniaki. Bo bardzo je lubię. Car próbował zrzucić winę za pożar na Francuzów, żeby ponownie zjednoczyć naród. Poddani moi, ludu guberni moskiewskiej, nieprzyjaciel rodu ludzkiego, skaranie boskie za nasze grzechy, pomiot czartowski. Francuz zajął Moskwę i sroży się nad nią ogniem i mieczem. Pożar Moskwy stał się katalizatorem rosyjskiego oporu. Wróg poważył się spalić historyczną stolicę Rosji. Dopóki Napoleon nie zniszczył armii rosyjskiej, dopóty Aleksander mógł kontynuować wojnę. Utrata Moskwy nie zmuszała go do zawierania pokoju. Co więcej, wiedział, że im dłużej Napoleon zabawi w mieście, tym trudniejsze stanie się jego położenie. Ulewny deszcz ugasił w końcu pożary. W sercu pogorzeliska Napoleon żyje złudzeniami. Liczy, że już wkrótce car będzie go błagał o pokój. Ujęci podpalacze setkami wędrują na szafot. Są wśród nich recydywiści, drobni mieszczanie i stójkowi. Większość nie przyznaje się do winy. Wojsko ma rozkaz zakłuć bagnetami każdego, kto spróbuje ucieczki. Sierżant Burgoń wspomina. Zanim wkroczyliśmy do Moskwy, był ze mnie beztroski chwat. Wydawało mi się, że im więcej niebezpieczeństw i cierpień, tym większa cześć i chwała. Większość źródeł dotyczących zdobycia Moskwy opisuje sceny grabieży. Po wybuchu pożaru Napoleon spuścił wojsko ze smyczy. Nie sprzeciwiał się rabunkom. Żołnierze zgromadzili mnóstwo antyków, klejnotów i obrazów. Szukali mięsa, warzyw i napojów. Znamy mnóstwo opowieści o tym, jak wojsko włamywało się do piwniczek moskiewskiego mieszczaństwa. Masowe pijaństwo osłabiło gotowość bojową armii. Ósmy dzień w Moskwie i żadnych wieści od Aleksandra. Napoleon szuka kontaktu z przeciwnikiem. Kapitan Jakowlew, sir. Pan kapitan, pańska rodzina należy do najznamienitszych w mieście, a pan nie zdążył uciec. Wasza wysokość ma dobre informacje. Czy w zamian za list żelazny dla pana i pańskiej rodziny zgodzi się pan dostarczyć list ode mnie swemu monarsze? Nie mogę jednak ręczyć, że zostanie przeczytany. Proszę się postarać. Cesarz oferuje carowi honorową kapitulację. Bracie mój Aleksandrze, wiesz, że kocham pokój. Z najwyższą przykrością podjąłem tę kampanię. Tęsknię do żony i syna. Nie pragnę twojej krzywdy. Ale twoi doradcy mają na względzie tylko własną próżność. Jestem pewien, że kiedy usuniesz tę przeszkodę, nasza przyjaźń rozkwitnie na nowo. Myśli, że manipulują mną doradcy. Ale to ja sam sprzeciwiam się pokojowi. Nie słyszałeś, że wydałem zakaz prowadzenia jakichkolwiek rokowań z Bonapartem? Wasza wysokość, jestem tylko posłańcem. Wtrącić go do twierdzy Pietropawłowskiej będzie skazany za zdradę. Zmusili mnie.
Podpisanie traktatu pokojowego byłoby dla Aleksandra I samobójstwem. Prawdopodobnie zostałby odsunięty od władzy i zgładzony. Car dobrze o tym wiedział. Postawił sprawę jasno. Nie wolno prowadzić rokowań, ani nawet udzielać odpowiedzi francuskim emisariuszom w imieniu cara. Napoleon wierzył, że zajęcie starej stolicy oznaczało zwycięstwo w kampanii. Pozostało mu już tylko podpisać traktat pokojowy. Czekając na sygnał od cara, cesarz próbował kierować biegiem spraw we Francji. Postarał się też o to, żeby dać żołnierzom zajęcie. Kazał ponownie otworzyć Teatr Francuski w Moskwie, ale tylko dla żołnierzy pełniących służbę w stolicy. Większość miasta spłonęło, więc gro armii zakwaterowano na przedmieściach. Poza murami Francuzi byli narażeni na wojnę szarpaną prowadzoną przez partyzantów. Po stronie rosyjskiej walczyły nawet kobiety i dzieci. Przeciwnik pałał rządzą odwetu. Warto wspomnieć o brygadach lekkiej jazdy kozaków i huzarów. To były największe jednostki atakujące Francuzów na tym etapie wojny. Stan kozacki to wolne chłopstwo, zamieszkujące pograniczne obszary na wschodzie i południu i zobowiązane do służby wojskowej. Kozacy stosowali taktykę zapożyczoną od ludów stepowych. Szarpali skrzydła i straże tylne wrogiej armii. Przerywali szlaki zaopatrzeniowe. Atakowali za dnia i w nocy. Kozackie hordy wzbudzały zabobonny lęk w sercach przeciwników. Aleksander dotąd nie odpowiedział. Groteskowy upór. Pożałuje tego. Jedź z powrotem do Petersburga, Kulenkur. Zawrzyj pokój z Aleksandrem. On ciebie zna. Nie zechce mnie widzieć. Czas działa na jego korzyść. Idzie zima. Nie strasz mnie zimą. Jesień jest łagodniejsza niż Fontainebleau. Nie liczyłbym na to. Przyjdą mrozy, a w naszej obecnej kondycji nie zdołamy ich przetrzymać. Słucham cię. Musimy przygotować wojsko. Potrzebne są kożuchy, rękawice, futrzane czapki i buty. Mów dalej. Straciliśmy już wielu ludzi między Niemnem a rzeką Moskwą. Nie mamy podków zimowych. Co będzie z końmi? Co z artylerią? Co z rannymi i chorymi? Opuśćmy Moskwę, póki aura nam sprzyja. Oddać Moskwę znaczyłoby przyznać się do porażki. Rozumiem, że przykro ci spotykać się z Aleksandrem po spustoszeniu Rosji. Jedź więc do Kutuzowa, to na nic. Pośle więc Loristona. Jemu przypadnie w udziale zaszczyt zawarcia pokoju i ocalenia korony twojego przyjaciela Aleksandra. Żegnam cię. Nie ma już mowy o kapitulacji Rosjan. Śląc markiza de Loriston do Kutuzowa, Napoleon pragnie ocalić twarz i armię. Loriston był kiedyś ambasadorem w Petersburgu, podobnie jak Kulenkur. Mój cesarz gotów był potraktować Moskwę równie łaskawie jak Wiedeń i Berlin. Pańscy rodacy, paląc miasto, obrócili w niwecz dorobek stuleci. Przepraszam na chwileczkę, moje panie. To sprzeczne z obyczajem wojny. Nasi żołnierze nie są podpalaczami. Nasz lud widzi to inaczej. Rosjanom ta wojna przypomina najazdy tatarskie. Nie może pan porównywać cesarza z Dżingis Hanem. Racja, Dżingis Han nie zamieniał cerkwi w stajnie. Nasi wieśniacy przeraźliwie pastwią się nad jeńcami. Palą ich żywcem, nawlekają na pal. Czy regularne wojska dopuszczają się podobnych czynów? Nie, ale... Bo nad wieśniakami nie mam władzy. Nieoświecona tłuszcza. Urządźmy przynajmniej wymianę jeńców. Cesarz szczerze pragnie położyć kres sporowi między naszymi narodami. Znajdźmy kompromis. Kompromis? Potomność by mnie potępiła. Wojna musi się skończyć. Zawrzyjmy rozejm. Nie wolno mi nawet wymawiać tego słowa.
Aleksander trzykrotnie odmawiał rokowań. Postąpił słusznie. 19 października Napoleon rozpoczął odwrót. Napoleon nie był głupcem. Potrafił kalkulować. Znał się na logistyce. Wiedział, że jeśli zostanie w Moskwie na leżach zimowych, straci wszystkie konie. Obawiał się też, i to nie bez racji, o sytuację w Paryżu, kiedy on będzie odcięty przez 4 miesiące na krańcach Europy. W ostatnim liście z Kremla cesarz zarządza odwrót. Treść pisma świadczy o tym, że sytuacja go przerosła. Wkraczał do Moskwy u szczytu swej potęgi. Opuszcza ją całkiem wyczerpany. Zmierza ku nieubłaganej klęsce. Nigdy wcześniej nie dawał upustu emocjom, nawet w prywatnych listach do cesarzowej i syna. Moskwa rzuciła go na kolana. Wielka armia szykuje się do opuszczenia miasta. Przyłączyła się do nas pewna młoda osóbka, pochodząca, jak zapewniano, z jednego z najstarszych rodów moskiewskich. Wiedziona porywem serca, związała się z pewnym oficerem. Na swoje nieszczęście postanowiła mu towarzyszyć w odwrocie. Burgoń pisał dalej. Nieszczęsne tabory. Pstrokata kolumna pojazdów obciążonych rozmaitym łupem. Całe biblioteczki oprawnych tomów, obrazy starych mistrzów pozwijane w rulony. Każdy z obdartusów dźwiga jakąś zdobycz, a do tego wiele funtów cukru, sucharów i trunków na drogę. Za wojskiem ciągną kolumny taborowe wielkiej armii. Woźnice, kowale, piekarze, podkuwacze, kucharze, kobiety i dzieci. A każdy coś złupił w Moskwie. Oderwańcy i ciury będą mieszać szyki strażom tylnym, co bardzo się zemści w bitwie. Kutuzow przyjął prostą strategię. Ufał, że klimat wyniszczy przeciwnika. Wielka armia, nękana przez kozaków i lekką kawalerię, będzie się trzymać stałych traktów. Jej furażerowie nie zapuszczą się daleko w poszukiwaniu żywności. Francuzom zacznie grozić głód. Kutuzow zmusił Napoleona do odwrotu dawnym traktem smoleńskim, ogołoconym z furażu. Po wyjściu z Moskwy francuskie oddziały będą maszerować wśród niepogrzebanych trupów pod Borodino. Na morzajskim pobojowisku sierżanta Burgonia naszły wątpliwości. Na cóż się zdało to zwycięstwo? Wielka bitwa kosztowała życie tylu naszych towarzyszy. Pisał. Jak okiem sięgnąć zaległy trupy wyciągające ku niebu zesztywniałe kończyny. Ulewa rozmyła płytkie mogiły. Żałosny to był widok. 52 dni po bitwie zmarli nie przypominali już istot ludzkich. Lekarz wielkiej armii Heinrich von Ross wspomina, na każdym popasie, gdzie tylko trzeba było zmienić rannym bandaże, zostawali nieszczęśnicy porzuceni przez nieczułe kuchty z taborów, przez kobiety obwieszone kradzioną biżuterią czy bezwzględnych towarzyszy broni. Widziałem, jak żebrzą o litość przy trakcie. Zgodnie z zapowiedzią Armanda de Coulaincourt, na początku listopada zaczęła się zima. Temperatura spadła do minus 20 stopni Celsjusza. Konie wielkiej armii nie zostały podkute na zimę, więc ślizgały się i potykały na lodzie. Trzeba było odciążyć furgony, porzucając część łupu. Moskiewskie dni były już odległym wspomnieniem.
La Grande Armée nie była przygotowana do zimy, bo Napoleon nie planował tak długiej kampanii. Badania dowodzą, że połączenie zmęczenia z wychłodzeniem i stresem zaburza metabolizm żołnierzy. Organizm wyczerpanego wojaka nie potrafi w pełni wykorzystać nawet marnych 500 kalorii dziennej racji. Nękające ataki Rosjan, surowy klimat i skąpe wydzielanie żywności przyczyniły się do wyniszczenia armii. Głód zbierał coraz obfitsze żniwo. Napoleon spodziewał się pobić rosyjską armię, nim upłyną 2 miesiące. Na tym założeniu oparł swoją strategię. Jednak kampania znacznie się wydłużyła. Ludzie zamarzają. Są tak głodni, że rozcinają końskie brzuchy, zbierają krew i gotują z niej polewkę. Rosjanie bezlitośnie mordują wygłodzonych nieprzyjaciół. Wielka armia się rozpada, a tymczasem w Paryżu zmienia się układ sił. 23 października nocą generał Mallet z grupą zwolenników wdziera się do prefektury miasta. Uprowadziwszy ministra Savariego, osadza go w więzieniu La Force. Mallet udaje się następnie do gmachu dowództwa na placu Vendôme, gdzie nie napotyka oporu. Rozpuszcza plotki, że cesarz poległ pod Moskwą. Chce utworzyć rząd tymczasowy i zakończyć wojnę. Paryż odwraca się od Napoleona. Na wieść o próbie zamachu stanu cesarz reaguje nerwowo. Muszę czym prędzej wracać do Paryża. Awantura trwała tylko kilka godzin, ale dowodzi, że nastroje są chwiejne. Zawsze znajdą się mądrzy gotowi kontynuować dzieło głupców. Nie wolno panu wracać bez armii, sir. Chcieli bić w dzwony na żałobę po mnie. Nikt się nie kwapił ogłosić Marii-Louise regentką, a mam przecież syna następcę. Zapomnieli o nim, Coulincour. Zapomnieli o królu Rzymu. Tymczasem trwa masakra niedobitków Wielkiej Armii. Ze 104 tysięcy żołnierzy, którzy wyszli z Moskwy, w połowie listopada zostało tylko 42 tysiące. Reszta umarła z głodu i wyczerpania, albo odłączyła się od sił głównych. Wielu oderwańców padnie ofiarą kozackich podjazdów. Trzon armii zbliża się już do Smoleńska. Napoleon kierował się początkowo na południe, ku żyźniejszym terenom niespustoszonym jeszcze przez przemarsze. Armia rosyjska zmusiła go jednak do powrotu na trakt smoleński, na trasę, którą szedł do Moskwy. Francuzi liczą na żywność i paszę zebraną w ramach kontrybucji przez garnizon Smoleńska. Czyżby ich niedola miała się wreszcie skończyć? Napoleon kazał zgromadzić w Smoleńsku zapasy. Okazało się jednak, że zostały one częściowo przejedzone przez tamtejszą załogę. Nie zaspokoiły więc potrzeb cofającej się armii. Spotkało ich bolesne rozczarowanie. Grand Armée opuszcza Smoleńsk. Jest już tylko cieniem dawnej potęgi. Kozacy szarpią jej skrzydła. Kolumny muszą trzymać się drogi w okolicach ogołoconych z żywności. Kutuzow na czele 80-tysięcznej armii depcze im po piętach. Z północy nadciąga generał Wittgenstein z 30 tysiącami żołnierzy. Admirał Czyczagow z 27 tysiącami żołnierzy i z 100 dział blokuje przejście przez rzekę Berezynę. Pętla się zaciska. Czyczagow zajął dogodne pozycje. Szachuje jedyny most na Berezynie, w Borysowie. Wielka armia jest wycieńczona i szeregi codziennie się przerzedzają. Mroźny wicher przeszywa do szpiku kości. Powieki zamarzają, dłonie kleją się do zamków karabinowych. Wiarusy maszerują na nogach jak z waty. Ich stawy pękają przy najlżejszym wysiłku. Obdzierają konających towarzyszy, nim ciała zamarzną na kość. Niejeden traci przyodziewek jeszcze za życia.
sierżant Burgoń wspomina. Znużony marszem wypadłem z szeregu i dołączyłem do grupki maruderów. Został mi jeden ziemniak. Nie podzieliłem się nim z towarzyszami. Do dziś nie mogę sobie wybaczyć tego samolubnego postępku. Ziemniak był zmrożony na kość. Zęby ślizgały się po lodzie. Ogarnęła mnie przemożna senność, ale wiedziałem, że sen oznacza śmierć. Musiałem wstać i maszerować, by nie zasnąć. Burgoń traci orientację wśród zawiei. Śnieg zasypuje ślady. Sierżant szuka niedobitków swego pułku. Nie czuje już nóg. O świcie natknie się na pozostałości kolumny taborowej. Ma nadzieję znaleźć coś do jedzenia, żeby oddalić śmierć choć o kilka godzin. Nie strzelać. Sierżant Burgoń wspomina. Nie zrozumie ten, kto nie zaznał głodowej agonii. Zjedlibyśmy nawet diabła, byle nie na surowo. Bierzemy go? Przynajmniej się naje. Nienawiść zmaga się z miłosierdziem. Rosyjscy żołnierze też są wymizerowani. Jeniec to dla nich o jedną gębę do wykarmienia więcej. Trzeba dokonywać wyborów. Na trasie przemarszu pozostawali chorzy i wyczerpani. Nieprzyjaciel brał ich do niewoli. Z jeńcami obchodzono się różnie, zależnie od okoliczności. Tych, którzy mieli szczęście poddać się regularnej armii, odprowadzano pod konwojem na wschód. Innych czekał gorszy los. Przekazywano ich wiejskim wspólnotom, które często ich zabijały. Kiedy wieść o tych praktykach dotarła do uszu Aleksandra, oburzony car stanowczo tego zabronił. Obiecał nagrodę za odstawienie żywych jeńców w ręce władz. Jednak nie tylko Moskale popełniali zbrodnie na jeńcach. W Smoleńsku Francuzi rozstrzelali 600 Rosjan niezdolnych do marszu z cofającą się armią. Aleksander się niecierpliwi. Czas skończyć kampanię. Forsowanie Berezyny to ostatnia szansa, żeby schwytać Napoleona w potrzask. Bitwa nad Berezyną miała zasadnicze znaczenie dla wyniku kampanii. Rzeka zagradzała Napoleonowi drogę odwrotu. Kutuzow powziął zamiar zniszczenia nieprzyjaciela przy forsowaniu Berezyny. Cofająca się spod Moskwy wielka armia miała przekroczyć rzekę po jedynym moście w Borysowie. Na rozkaz Napoleona marszałek Udino śmiałym manewrem zajmuje Borysów. Niestety, Rosjanie zdążyli spalić most, jedyną znaną przeprawę. A siły Kutuzowa są coraz bliżej. Trzeba szybko znaleźć brud.
jeden z patroli rozesłanych przez Udinota chwyta rosyjskiego mużyka, przemoczonego do piersi. Zwiadowcy trafnie wnioskują, że w pobliżu musi być brud. Wzięty na spytki wieśniak wskaże im przejście pod Studzianką. 13 kilometrów na północ od Borysowa. Nie tylko Napoleon rozumie strategiczne znaczenie przeprawy w Borysowie. Chichagow obsadza zachodni brzeg 30 tysiącami żołnierzy z setką dział. Kutuzow podąża za Napoleonem z 80-tysięczną armią, a z północy nadciąga generał Wittgenstein na czele 30 tysięcy żołnierzy. Wszystko po to, aby domknąć pierścień okrążenia. Napoleon przejrzał zamysł przeciwnika. Udino i Mouton skrycie przesuną swoje korpusy ku Studziance. Po zmroku zbudujecie tam dwa mosty. Jeden dla artylerii i taborów, drugi dla piechoty i kawalerii. Poczekaj, Loriston. Jednocześnie w dole rzeki pod Borysowem zaczniemy odbudowywać most na oczach przeciwnika. Nie zamierzam go jednak użyć. Niech Chichagow skupi swoje siły pod Borysowem, a my przekroczymy rzekę pod Studzianką. Caulaincourt wspominał. Beznadziejne z pozoru położenie wielkiej armii nie zmąciło spokoju cesarza. Panika otoczenia nie zachwiała jego moralną siłą. Nie tracił nadziei, nie poddał się zwątpieniu. Napoleon wymyślił genialny manewr pozorowany. Kazał zająć Borysów. Markował zamiar przekroczenia rzeki po odbudowanym moście. Zmylił więc Rosjan. A następnie, pod osłoną mroku, przesunął wojsko do Studzianki, gdzie generał pontonierów Eble budował dwa słynne mosty. Napoleon będzie musiał się poddać, jeśli nie zdoła sforsować Berezyny. Od wyniku bitwy zależy los Francji. Cesarz kilkakrotnie wychodzi nad rzekę, żeby obserwować ogniska Rosjan. Łuna nie maleje, co utwierdza go w przekonaniu, że nieprzyjaciel dał się zwieść. Rosjanie wierzą, że przeprawa odbędzie się w Borysowie. Od Studzianki dzieli ich tylko kilka godzin marszu. Ciągle jeszcze mogą wzbronić mu przejścia. Trzeba zabezpieczyć przyczółek na zachodnim brzegu Berezyny. Napoleon każe przepłynąć rzekę 50 kawalerzystom generała Corbino. Każdy z nich bierze ze sobą jednego piechura. Za nimi przeprawi się 400 polskich żołnierzy na doraźnie skleconych tratwach. Kursują one wahadłowo. Słaba rosyjska osłona pod dowództwem generała Korniłowa zostanie zmieciona ogniem 50 dział, kierowanym osobiście przez cesarza. Francuzi zdobywają przyczółek na zachodnim brzegu. Dwie godziny później zaczynają ustawiać podpory. Akcją kieruje generał Eble. Dowódca pontonierów nie waha się wejść do lodowatej wody. Bohaterscy saperzy zrzucają wierzchnie okrycia i skaczą w nurty rzeki. Zmagają się z blokami kry, których ostre krawędzie tną jak stalowe ostrza. Pontonierzy pracują zanurzeni po szyję w wodzie. Ustawiają podpory. Wielu z nich zginie porwanych przez nurt. Na ich miejsce wchodzą inni. Rano most dla piechoty będzie gotowy. Około pierwszej po południu korpus Udinota przechodzi po moście. Żołnierze śpieszą się, by wzmocnić przyczółek.
Most chwieje się im pod nogami. O czwartej brzegi Berezyny spina drugi most. Do wieczora przekroczy ją 10 tysięcy żołnierzy. W gęstniejącym mroku nad rzekę ściągają działa i furgony. Przeprawią się pod osłoną ciemności. Most trzykrotnie się zawali. Za każdym razem bohaterscy pontonierzy wskoczą do wody, żeby go naprawić. Temperatura spada do minus 20 stopni. Naprawa trwała 3 godziny. Napoleon w otoczeniu sztabu przekracza rzekę po południu. Rozkazy cesarza są jasne. Na most wolno wpuszczać tylko zorganizowane oddziały. Maruderzy zostają brutalnie odepchnięci. Po kilku dniach samotnego marszu sierżant Burgoń dołączył do obozowiska maruderów i cywilów, którzy czekają na przeprawę. Jeden ze świadków zapisał: ci, którzy wkroczyli do Rosji, żeby ją ucywilizować i wytępić barbarzyństwo, zmienili się w ludzkie wraki, w armię duchów. Wieczorem 27 listopada dzieje się coś niezwykłego. Most jest pusty. Można nim swobodnie przejść. Jednak wyczerpany i gorączkujący Burgoń zasypia przy ognisku. O świcie zbudzi go grzmot dział. Sierżant wie, że musi przejść, żeby ocalić życie. A zresztą lepiej zginąć od kuli armatniej, niż konać z głodu i wyziębienia. O 7 rano wstaje, bierze karabin i bez słowa pożegnania rusza samotnie na most. Jest przemarznięty, czuje, że jego kości są kruche jak szkło. Z trudem kuśtyka w stronę przeprawy. Sierżant Burgoń wspominał później: widziałem kobiety okazujące niezwykłą odwagę i odporność na ból. Niejedna z nich potrafiłaby zawstydzić mężczyznę wytrwałością i samozaparciem. Sierżant przechodzi Berezynę po zupełnie pustym moście. Kiedy dotarłem na drugi brzeg, zobaczyłem po prawej stronie chałupę z desek. W niej kwaterował tej nocy cesarz i jeszcze tam był. Burgoń przeszedł na zachodni brzeg i dołączył do swoich. 4 godziny później koszmar na przeprawie rozpęta się z nową mocą. Admirał Chichagow na czele 27 tysięcy żołnierzy atakuje korpus Udinota. Walka jest niezwykle zacięta. Udino musi za wszelką cenę utrzymać przyczółek na zachodnim brzegu. Tymczasem na wschodnim brzegu 30-tysięczna armia generała Wittgensteina atakuje tylną straż dowodzoną przez marszałka Wiktora. Liczy ona tylko 10 tysięcy żołnierzy, w tym część polskiej dywizji. Napoleon znalazł się w potrzasku. Na przedmościu wybucha panika. Pod ogniem dział kłębi się ciżba cywilów i maruderów, którzy czekali na przeprawę od 2 dni. Ruszają teraz hurmem na most. Mężczyźni, kobiety i dzieci giną powaleni kulami armatnimi lub stratowani przez konie. Spadają z mostu i znajdują śmierć w nurtach rzeki. Wspomina chirurg Wielkiej Armii, baron de la Rey. Rozgrywały się dantejskie sceny. Silniejszy tratował słabszego. Rozbrzmiewały potworne krzyki. Nielicznym udało się przepłynąć rzekę. Inni tonęli albo ginęli zmiażdżeni przez krew. Walki toczyły się do 11 wieczorem. Przy akompaniamencie dział wśród śnieżnej zamieci. W końcu wykrwawione rosyjskie armie musiały odstąpić.
Napoleon pewną ręką trzyma oba brzegi Berezyny. Nad Berezyną cesarz podejmował trudne decyzje, które pozwoliły mu ocalić trzon sił niezbędnych do dalszego prowadzenia wojny. Oderwańcy nie chcieli przejść przez most w nocy, choć dano im szansę. Kiedy jednak zbliżyli się Rosjanie, padł rozkaz podpalenia mostów. Przez następną noc generał Eble kontynuuje swoją pracę. Ponagla maruderów, żeby czym prędzej przechodzili przez most. Eble był niezwykłym człowiekiem, bardzo oddanym sprawie i osobiście cesarzowi, ale z drugiej strony szczerze miłosiernym. Kiedy Napoleon wydał rozkaz podpalenia mostów, Eble wiedział, co to oznacza. Tysiące ludzi miało zostać wydanych na pastwę kozaków. W końcu pada bezlitosna komenda – podpalić mosty. Widząc zbliżających się kozaków, generał Eble z ciężkim sercem czyni swoją powinność. Kiedy tylko błysnęły płomienie, uciekinierzy natarli z nową siłą. Na przedmościu zaroiło się od ludzi. W tłumie wybucha panika. Na wschodnim brzegu zostało około 12 tysięcy cywilów i 3 tysięcy żołnierzy. Ich niedawni towarzysze przyglądają się temu z prawego brzegu. Nieszczęsny tłum znalazł się między Scylną a Charybdą. Z jednej strony kozacy, z drugiej płonący most. Z obu stron śmierć. Palący się most wali się pod ciężarem uciekających. Mężczyźni, kobiety i dzieci giną w płomieniach albo w lodowatej wodzie. Straty wśród cywilów były koszmarne, ale Kutuzow zmarnował szansę w bitwie nad Berezyną. Napoleon na czele 7 tysięcy żołnierzy i 2 tysięcy oficerów wyrwał się spod trzasku. Trzem armiom rosyjskim nie udało się schwytać jego sztabu, gwardii i marszałków. Napoleon nie przegrał w Rosji żadnej bitwy, ale przegrał kampanię. Stracił około 400 tysięcy ludzi. Taki był ostateczny skutek wyprawy na Rosję. Bitwa nad Berezyną zakończyła się porażką Rosjan, którzy nie zdołali schwytać Napoleona. Berezyna była zarówno katastrofą, jak i triumfem armii francuskiej. Można nawet powiedzieć, że była to jej najchwalebniejsza bitwa. Zginęło kilka tysięcy Francuzów, ale z pułapki wyrwał się rdzeń armii. Generalicja, sztab i najwartościowsze kadry. Na bazie tych sił Napoleon odbudował wojska i mógł przystąpić do kampanii 1813 roku ze wspaniałą armią. W 48. dniu odwrotu Napoleon postanowił odłączyć się od wojska i wracać do Paryża. Coulincourt towarzyszył cesarzowi. Po 10 dniach podróży dotarli do Niemiec. Przejechali przez teren księstwa warszawskiego i zatrzymali się w Niemczech incognito. Przynajmniej tak im się zdawało. Kiedy tylko dotrę do Paryża, wyjaśnię narodowi sens tej walki. Coulincourt? Bieg wydarzeń dowiódł, że miałeś rację. Nie podjąłem tej kampanii z czystej donkiszoterii. Różnica między mną a innymi władcami polega na tym, że ja staram się przezwyciężać problemy, przed którymi oni kapitulują. Zwłaszcza wtedy, kiedy spodziewam się zwycięstw mojego narodu. Gdyby nie pogoda, Rosjanie by skapitulowali. Szale przeważył jeden tydzień. Czekaliśmy w Moskwie od tydzień za długo. Ale to jeszcze nie koniec. Czy nie powinniśmy... Wiem, co o mnie myślisz, Coulincourt. Wyzbyłem się już ambicji. Marzy mi się odpoczynek, ale muszę dokończyć dzieła.
Oberżysta? Jaśnie panie, czekamy już 2 godziny. Gdzie są konie, o które prosiłem? Podstawią je niedługo, panie. Trudno mi uwierzyć, że nie macie koni w zajeździe i że musicie je sprowadzać z daleka. Czasy są ciężkie, mój panie. To przez Napoleona. Maruderzy znowu ukradli parę koni dziś rano. Kulenkurs zwietrzył zasadzkę. Jest przekonany, że oberżysta zwleka celowo. Wiem, że macie konie. Gdzie je ukryliście? Panie, jeśli za 5 minut nie będą zaprzężone, przeszyjecie szpadą na wylot. Już pędzę. Trzy dni później Napoleon wrócił do pałacu Tuileries. Tymczasem wielka armia wycofuje się przez ośnieżone lasy i zamarznięte mokradła, nękana przez kozaków i jazdę Kutuzowa. W roku 1812 naród francuski nie utracił wiary w Napoleona. Ufał mu do końca, aż do 1814. Cesarz cieszył się znaczną popularnością. Przez 12 lat nie przegrał żadnej bitwy. Ludzie uznali więc, że w Rosji powinęła mu się noga. Zrzucali porażkę na karb pogody. Gdyby nie ostra zima, cesarz wyszedłby z tej kampanii zwycięsko. Kampania rosyjska zapoczątkowała upadek pierwszego cesarstwa. 2 lata później Napoleon zostanie pobity przez Wellingtona i Blüchera pod Waterloo, a Francja cofnie się do swych przedrewolucyjnych granic. Dla Rosji ta kampania była początkiem nowej ery. Uczyniła ją światowym mocarstwem. W ogniu wojny ojczyźnianej wykuwała się narodowa tożsamość. Opiewali ją pisarze i kompozytorzy. Kulenkur pisał: przyzwyczailiśmy się do zwycięstw i w Rosji przyszło nam słono za to zapłacić. Odwrót był dla nas nowością. Od pierwszego do ostatniego dnia tego nieszczęsnego przedsięwzięcia cesarz był chwiejny i niezdecydowany. Przyzwyczajony do uśmiechów fortuny, nie umiał pogodzić się z jej niełaską. Przez Niemen przeprawiło się z powrotem 30 tysięcy ludzi. Z szeregów ocalonych nad Berezyną i wojsk pozostawionych na Litwie. Wyruszyło na wyprawę 500 000. Około 200 tysięcy żołnierzy Wielkiej Armii zginęło w bojach lub zmarło z głodu i chorób. Około 150 tysięcy poszło do niewoli. Po stronie rosyjskiej było 300 tysięcy ofiar śmiertelnych, w tym połowa zabitych w walce. Sierżant Burgoń wspomina: bitwa nad Berezyną nie przyniosła końca naszej męczarni. Niedługo później dostałem się do niewoli. Rosjanie wysłali mnie na wschód, na Syberię. Moi towarzysze niedoli uznali, że lepiej jeść ziemniaki jako jeniec, niż umierać z głodu jako człowiek wolny. Ja jednak namawiałem ich do ucieczki. Kilka tysięcy z nas umarło w drodze na Syberię. Inni przyjęli rosyjskie poddaństwo i osiedlili się w kraju, który chcieli podbić. Ja zaś w końcu zdołałem uciec. I wiosną 1813 roku powróciłem do Francji. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Smack Jam Studio. Tekst Adam Ryć. Czytał Robert Samot.